Konflikt przedni stawu skokowego jest dysfunkcją występującą między dolną częścią kości piszczelowej i strzałkowej, a kością skokową, czyli elementem tworzącym staw skokowy górny. Problem ten jest spowodowany kompresją tkanek w przedniej części stawu skokowego w wyniku wcześniejszego urazu lub innych patologii. Najczęstszym objawem tej dysfunkcji jest ograniczony zakres ruchomości zgięcia grzbietowego stopy oraz ból po przedniobocznej stronie stawu. Zadaniem tego ćwiczenia jest upłynnienie powięzi oraz wstępne przygotowanie mięśni do dalszej terapii. Rozluźnienie mięśni łydki jest bardzo ważnym elementem w leczeniu konfliktu przedniego stawu skokowego. Automasaż mięśni strzałkowych za pomocą piłki ma za zadanie w dość precyzyjny sposób rozluźnić mięśnie ograniczające ślizg stawu skokowego. Dla pełnego uwolnienia napięć okołostawowych ważne jest, aby skoncentrować się na pracy nad mięśniem piszczelowym tylnym, który biegnie po przyśrodkowej stronie łydki. Oprócz ograniczeń kostno-stawowych w wyniku urazu, mięśnie krupy przedniej podudzia również mogą limitować zgięcie grzbietowe stawu skokowego. Mobilizacje stawowe wymagają dużego doświadczenia oraz czucia tzw. gry stawowej. Dlatego ważne jest, aby skupiać się na powolnej pracy rozluźniającej mięśnie okołostawowe i pracować bezbólowo. W tym ćwiczeniu guma Powerband poprzez ślizg tylny kości piszczelowej i strzałkowej ma za zadanie zwiększyć przestrzeń w przedniej części stawu skokowego i tym samym ułatwić odzyskanie zakresu zgięcia grzbietowego stopy. Pamiętaj, aby najpierw skoncentrować się na automasażu za pomocą piłki i rollera, później pracować nad mobilizacją stawu za pomocą gumy Powerband, a dopiero na końcu przejść do ćwiczeń rozciągających, które za chwilę przedstawię. Rozciąganie mięśnia brzuchatego łydki na wyprostowanej nodze w kolanie w sposób pośredni wpływa na poprawę zakresu ruchomości stawu skokowego. Istotne w terapii jest rozluźnienie mięśnia płaszczkowatego, którego napięcie znacznie ogranicza ruchomość stawu skokowego. Aby prawidłowo rozciągnąć mięsień, ugnij lekko kolano i pracuj tylko do pierwszego uczucia rozciągania lub do pojawienia się bólu. W podejściu łańcuchowym do ciała idealne są ćwiczenia z jogi. Dlatego proponowane ćwiczenie ma za zadanie uwolnić napięcia powięziowe tylnej taśmy mięśniowej. Proponowane ćwiczenia nie dają gwarancji pełnego wyleczenia. Są natomiast instrukcją, w jaki sposób bezpiecznie pracować w domu i nie pogorszyć stanu. Dla pełnego zdiagnozowania problemu oraz zaplanowania procesu rehabilitacji rekomendujemy odwiedzić specjalistę. W razie pytań napisz na Facebooku Strefa Sprawnego Ciała lub skontaktuj się telefonicznie.